Szczęść Boże, chciałbym powiedzieć Tobie dzisiaj, że Pan Bóg Ciebie kocha miłością osobistą, bezwarunkową, miłością odwieczną, pełną, doskonałą. Możesz nie doświadczać się tej miłości z powodu grzechu, Twojego grzechu, niesprawiedliwości. Pan Bóg poradził sobie z ludzkim grzechem, posyłając 2000 lat temu na ziemię swojego Syna, który przyjął naszą ludzką naturę, który umarł na krzyżu, uśmiercając grzech, który zmartwychwstał dnia trzeciego i żyje do dzisiaj. I pytanie, które musimy sobie postawić, w jaki sposób my dzisiaj, chrześcijanie XXI wieku, możemy przyjąć tą łaskę zbawienia, którą mamy w Jezusie. Jezus zapłacił nasz dług, dług grzechu. W jaki sposób ja dzisiaj mogę cieszyć się tą łaską, tym darem? Moi drodzy, odpowiedź na to pytanie jest następująca. Mogę cieszyć się tą łaską zbawienia dzięki wierze. Czym jest zatem wiara? Moi drodzy, wiara to jest bardzo szeroka rzeczywistość. Więc próbuję Wam ją przedstawić za pomocą przykładu prezentu. Mam tutaj ładny prezent. Taki prezent został nam dany ludzkości przez Boga 2000 lat temu na Golgocie. I teraz dzięki wierze ja mogę w pierwszym stopniu, nawet nie mogę, powinienem przyjąć, że taki prezent w ogóle istnieje. Tutaj mamy przed oczami, możemy go zobaczyć. Czyli muszę uwierzyć w to, że 2000 lat temu w Ziemi Świętej, w Izraelu, przyszedł na świat Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Muszę uwierzyć w to, że On umarł na krzyżu i muszę uwierzyć w to, przyjąć to, że On zmartwychwstał. Czyli muszę uwierzyć w to, że to się wydarzyło, naprawdę miało miejsce. I w tym mają nam pomóc dowody na te wydarzenia, dowody biblijne, to co mamy zawarte w Ewangeliach, w dziejach apostolskich i dowody pozabiblijne, czyli te świadectwa pogańskie, świadectwa żydowskie, mówiące o Jezusie, który istniał, który umarł na krzyżu. To jest pierwsze, co muszę zrobić. Uwierzyć, że to miało miejsce. Ale to nie wystarczy. Muszę uwierzyć, że ten prezent jest dla mnie. On może oczywiście istnieć, on może oczywiście jest, ale ja muszę uwierzyć, że on jest dla mnie. Czyli muszę przyjąć, że to, co dokonało się 2000 lat temu, co dokonał Jezus, on uczynił to dla mnie, aby zgładzić mój grzech. Że Jezus nie umarł dlatego, że miał pecha, został skazany przez Żydów, miał pecha, nie podobał się im, że on umarł, że to było jego intencją umrzeć, intencją uśmiercić mój i twój grzech. Słowo Boże mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. I Jezus płaci tą cenę. Jezus mówi w Ewangeliach, że to nie ludzie zabierają mu życie, ale że to on sam oddaje swoje życie i ma moc je odzyskać. Czyli ten prezent jest dla mnie i Jezus świadomie mi go daje. I trzecia rzecz, najważniejsza, jak już mam ten prezent i wierzę, że on jest dla mnie, to ja muszę go otworzyć. Otworzyć ten prezent. I wiara pomaga mi w otwarciu tego prezentu. Pozwala mi w otwarciu tego prezentu, czyli nawiązaniu relacji z Panem Bogiem. Relacji osobistej. Moi drodzy, wiara pozwala mi się spotkać z Jezusem. I wiara pozwala mi uzmysłowić sobie, że Bóg ma wpływ na moje życie. Że ja mogę Bogu powiedzieć o moim życiu i Bóg będzie naprawdę w tym moim życiu zaangażowany w to moje życie, zatroskany o moje życie. I musimy w swoim życiu przejść od takiej wiary tradycyjnej, od tego, że chodzę do kościoła, bo zawsze chodziłem, bo rodzice chodzili, modlę się, bo zawsze się modliłem, bo tak wypada, bo tak trzeba. Trzeba przejść od takiej wiary, ten proces do wiary, że ja chodzę do kościoła, bo w tym kościele doświadczam żywego Boga, który mnie zbawił, który mnie uwolnił. Ja się modlę, poprzez modlitwy doświadczam obecności Boga, który mnie wysłucha, który mi pomoże, który da mi odpowiedzi na moje pytanie. Czyli musi przyjść ten moment tego procesu przejścia, jak powiedzielibyśmy, tradycyjnej, takiej masowej, do wiary żywej, do wiary osobistej. W takim sensie, że mam tylko ja o niej
o niej wiedzieć, ale wiary osobistej, że ja mam nią żyć. I widzimy takie przejście, moi drodzy, w Ewangelii, Ewangelii świętego Jana, w wydarzeniu spotkania Jezusa z Samarytanką, kiedy Samarytanka wraca do swoich po spotkaniu z Jezusem i opowiada im o Jezusie. Opowiada im o Jezusie. Ten fragment u świętego Jana czytamy w ten sposób. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej. Moi drodzy, my tak poznajemy wiarę. Ktoś nam mówi o Jezusie. Nasi rodzice, katecheci, ksiądz, być może jakiś znajomy, przyjaciel, który wcześniej spotkał Jezusa. Czyli ktoś nam przekazuje o Jezusie tą prawdę. Ale później słyszymy o tym, jak Samarytanie mówią do kobiety: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. I tu następuje ten etap, już nie dlatego, że usłyszałem, ale że doświadczyłem Boga, że osobiście Go spotkałem. Jesteśmy zaproszeni właśnie, aby otworzyć się na takie osobiste spotkanie z Jezusem, czyli uwierzenie, że On istniał, uwierzenie, że On umarł dla mnie i przyjęcie nowości życia, które Jezus mi wysłużył na krzyżu. Czyli nowość życia polega na tym, że mogę nawiązać konkretną relację z Panem Bogiem. Drodzy, to spotkanie, ta żywa wiara, to spotkanie z Bogiem dokonuje się dzięki Niemu. On jest inicjatorem tego spotkania. Kiedy patrzymy na biblijne spotkanie Boga z człowiekiem, to widzimy, że to Bóg wychodzi jako pierwszy. Czy to do Abrahama, czy do Mojżesza w krzewie gorejącym, czy do Samarytanki, dzisiaj Jezus pierwszy mówi: daj mi pić. Czy kiedy święty Paweł, jeszcze jako Szaweł, jedzie do Damaszku, aby tam prześladować chrześcijan, to Bóg pierwszy mu się objawia. My możemy mieć serce otwarte, dlatego mówimy, że wiara jest łaską, bo my możemy mieć serce otwarte, ale to Bóg wychodzi z tą inicjatywą, aby się z nami spotkać. My nie możemy tego przespać. Chociażby te rekolekcje i to też nauczanie, ta konferencja ma nam w tym pomóc, abyśmy sobie usmysłowili, że musimy mieć serce otwarte na to, żeby przyjąć wiarę jako osobiste spotkanie z Bogiem, aby Panu Bogu się oddać, aby Panu Bogu się powierzyć. Może to być w krótkich słowach modlitwy. Panie Boże, wierzę, że Ty istniejesz, że Ty umarłeś za mnie. Wierzę, że Ty mnie uratowałeś z moich grzechów. Bądź najważniejszą osobą w moim życiu. Bądź moim Panem, czyli tym kimś, kto ma kontrolę nad moim życiem, i Zbawicielem, czyli tym, który mnie ratuje. Taka modlitwa ma otworzyć nasze serce na to, żeby Bóg w to serce wszedł. Apokalipsa w 3 rozdziale, w 20 wersecie mówi do nas: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To właśnie ta wiara, to przyjęcie Jezusa jako centralnej osoby, centralnej osoby w moim życiu. Chociaż wiara otwiera nas za drugą rzeczywistość, która jest powiązana. Jest to rzeczywistość nawrócenia. Nawrócenia. Kiedy święty Piotr po pięćdziesiątnicy przemawia do Żydów, kiedy Żydzi pytają go, w jaki sposób, więc mamy osiągnąć zbawienie, Piotr mówi: nawróćcie się. Nawróćcie się. I bardzo wiele fragmentów właśnie w dziejach apostolskich czy w listach świętego Pawła możemy znaleźć, które nawołują do nawrócenia. Na czym polega nawrócenie? Greckie słowo, które określa nawrócenie, brzmi metanoia, czyli zmiana myślenia, mentalności. I wracając do tego prezentu, ten prezent nie jest pusty. Tutaj przedstawiłem ten prezent jako Boże Słowo, bo w Bożym Słowie znajdziemy bardzo wiele wezwań do nawrócenia. Kiedy Jezus rozpoczyna swoją działalność publiczną, to pierwsze słowa mówi: nawracajcie się, bliskie jest bowiem Królestwo Niebieskie. Zmiany myślenia. Nawrócenie, moi drodzy, musi polegać na takich zmianie myślenia, patrzenia w trzech płaszczyznach: mojej głowy, mojego serca i moich rąk, czyli moich czynów. Zmiana myślenia w mojej głowie, ja muszę, i to jest pierwsze co, ja muszę nawrócić się w swoim patrzeniu. Głowa, tej oczy, w tej patrzenie, słuchanie Boga. Nie jako Boga kogoś jakiegoś odległego, kogoś, który 2000 lat temu przyszedł na ziemię, ale dzisiaj w ogóle nie ma wpływu na moje życie, nie? Muszę nawrócić się, czyli zmienić myślenie. Bóg ma wpływ na moje życie. Bóg jest zatroskany, jeśli chodzi o moje życie. Bóg jest zaangażowany w moje życie.
Druga płaszczyzna nawrócenia to musi być moje serce, czyli ja chcę w takiego Boga uwierzyć i ja chcę z takim Bogiem żyć w przyjaźni. Ja chcę się modlić, ja chcę uczęszczać w kościele do sakramentów, ja chcę właśnie szukać Pana Boga w swoim sercu. I trzecia rzecz, moje ręce muszą się nawrócić w swoich czynach. Ja muszę się nawrócić w swoim postępowaniu. Tutaj popatrzcie, te czyny to jest trzeci element nawrócenia. Czyli najpierw ja muszę uwierzyć w Pana Boga, że On faktycznie istnieje, to jest na namyślenia, jest bliski, a nie daleki. Muszę chcieć nawiązać z Nim relacje, budować z Nim relacje i później chcę właśnie poprzez to, poprzez swoje czyny świadczyć o tym, że On istnieje i jest ważny w moim życiu. Moi drodzy, Jezus dokonał na Golgocie odkupienia. Zapłacił dług, który zaciągnąłem przez swój grzech u Boga. Przyjęcie tego odkupienia, przyjęcie tego prezentu dokonuje się przez wiarę i nawrócenie. Chciałbym Cię zaprosić do tego dzisiaj, abyś w cichości swojego serca, w swoim domu, tam gdzie teraz się znajdujesz, abyś króciutko się pomodlił się tymi słowami zapraszającymi Boga do swojego życia. Abyś przyjął przez wiarę to, co Ci dokonało. Powiedział: Panie Jezu, ja wierzę, że Ty istniejesz, jesteś Bogiem bliskim. Ogłaszam Cię moim Panem i Zbawicielem, najważniejszą osobą w moim życiu. I proszę, daj mi siły, abym dzięki Twojej łasce potrafił się nawracać, czyli zmieniać myślenie, zmieniać patrzenie, zmieniać moje postępowanie. Dlatego Was bardzo serdecznie zapraszam i w swojej modlitwie też zapewniam Was o tym, że będę prosił Boga, aby dał Wam tę siłę, dał Wam tę łaskę, abyście od dnia dzisiejszego rozpoczęli piękną przygodę wiary z naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. Amen.